Dobry wieczór wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No i cóż, myślę, że tego streama mogę rozpocząć tylko jednym zdaniem. On wrócił. On wrócił, ten, którego oglądacie na ekranach, to jest nie kto inny jak trzykrotny mistrz keyboard one Flasher. Flasher, który wrócił z przytupem na rezerwę jako kierowca rezerwowy. No oczywiście tutaj w zasadzie w H1 bardzo rzadko mamy pełen grid, stąd też okazja do tego, żeby tutaj zaprezentować się na to, że Flasher wraca. No i Flasher jednocześnie jest kolejnym kierowcą, który będzie starał się ile tylko może, ile tylko sił ma w swoim samochodzie, chęci do jazdy, przeszkodzić w zdobyciu tytułu dla AMA, bo myślę, że tak to trzeba o tym mówić. To już jest ten moment, kiedy zaczynamy tutaj już wchodzić w tą wyższą matematykę liczącą punkty, najszybsze okrążenia, kto na której pozycji, kiedy, jak i gdzie i po co. Zaczynając oczywiście od AMA na czele klasyfikacji generalnej. O tym więcej na okrążeniu formującym na Grand Prix Niemiec. Z budki komentatorskiej zapraszam Państwa Marcel Igor. Dzisiaj wyjątkowo bez Julio, ale to mi się absolutnie w niczym nie przeszkodzi, że ktoś już zdążył zauważyć. Mamy ten piękny nowy update od Codemasters. No szkoda, że tak późno. Szkoda, że w zasadzie tuż przed wydaniem, w zasadzie no pół roku przed wydaniem nowej gry, no trochę późno się obudzili. Ale jednak jakiś tutaj update w stronę obserwatorów to jest naprawdę coś, co jest bardzo, ale to bardzo przydatne. Mapka, którą w tym momencie macie po swojej prawej stronie, również ja. Mapka, która no zdecydowanie ułatwia nam po prostu pracę. Zobaczy, pokaże nam w zasadzie, gdzie jest ewentualna jakaś walka. Nie trzeba już w zasadzie patrzeć na czasy, tak? Albo jeżeli się nam delta zepsuje, to bardzo łatwo według tabelki można to wszystko przejrzeć. Zobaczymy, gdzie ewentualnie jest jakaś żółta flaga, kto się tam w ogóle, kto ją spowodował. Przy okazji nawet jeszcze rozpoznamy samochód, tak więc mega update, naprawdę mega update ze strony Kody. Szkoda, że naprawdę tak późno, tak jak wspominałem. Widziałem tam, że Pietrek już wyleciał z dyskwalifikacją. Szykut zakończy kwalifikację przedwcześnie. Nie widziałem do końca, z czym Pietrek wyleciał, tak więc pozwólcie, szybko zerknę tam gdzieś. Widziałem, że dyskwalifikacja jest, ale za zaparkowanie w niebezpiecznym miejscu, tak więc stąd też ta dyskwalifikacja dla Hasa. W zasadzie już dwa Hasa nie dał i Pietrek i Szykut już poza sesją. Widzę, że tutaj Quattro jednak odpuszcza. Quattro jednak na tych interach no niekoniecznie. Domalek ten czas nabił, ale widzimy, ten czas jest no znacznie gorszy od tego, który robił czy Flasher, czy AM, może jeszcze Marco. Tak więc wydaje się, że z początku te opony pełne deszczówki są nieco lepsze, ale warunki wiadomo będą się poprawiać. Tak więc tutaj może pod koniec sesji już będzie okazja do tego, żeby założyć opony przejściowe. Marco teraz przebija ten czas Flashera o 3 dziesiąte. No i teraz wiecie, jest żółta flaga. Widzimy tam, że stoi McLaren. McLaren jest jedyny, tak więc z baku. Proszę bardzo, jak szybko można się odnaleźć w całej sytuacji. Genialny update, naprawdę jeszcze raz genialny. Wracając do tej klasyfikacji na 10 minut przed końcem sesji kwalifikacyjnej. Marco, 300 przed Flasherem po jak na razie dwóch swoich okrążeniach. Konrad na miejscu trzecim, pół sekundy straty do swojego team partnera. Tak więc Williams znowu na czele. AM tutaj 17 tysięcy gorszy od Konrada. Oczywiście jeszcze kierowcy będą się poprawiać. No szybko tu się nie poprawi. Giro prawie sekunda do Marco. Później Myslav, Domanek, Helmut Junior, Baku, Żaba, Jumon. To są następne miejsca. Quattro z Powero jeszcze bez czasów. No tego czasu Pietrek nie nabije. Sesję kwalifikacyjną zaczynamy od deszczu. Zobaczymy, jakie będą warunki w samym wyścigu. Bo oczywiście, jeżeli tutaj już mam nadzieję, że wszyscy pamiętają po 11 rundach, właśnie nie, to są rundą 11, że no jedziemy w tym sezonie 50%, tak więc to nie jest aż takie proste na klaturze, żeby te 50% czasu przetrwać w zasadzie. Tutaj trzeba już naprawdę uważać, trzeba już być w pełni skupiona. To widzę jakieś Renault. No Renault również jest jedno, więc wiem, że to jest Jumon, ale Jumon przepuszczał resztę stawki. On tam akurat na okrążeniu wyjazdowym. 15 kierowców dzisiaj, tak więc to naprawdę jest dobra frekwencja. Jak pamiętamy, bywały tutaj frekwencje, które momentami miałyby nie skompletować nawet dziesiątki kierowców. W tym momencie widzimy, że poza torem jest Żaba, bo jedyne Ferrari na torze w tym momencie.
Tak więc, no widzicie, od razu na zasadzie nie zmieniam, kamery, nie przeklikuję się między kierowcami, a dokładnie wiem, co się dzieje na torze, kto w którym miejscu zaliczył spina, czy jakieś inne problemy. Chodźmy do Manych bardzo szeroko, wjeżdżając w sekcję stadionową. Z nim tutaj jedziemy jego okrążenie, chociaż mam wrażenie, że to jest tego, no właśnie, uprzednie. Strzelałbym, że... Zdrowe, chociaż być może tutaj bateria mi po prostu kłamie. Albo nawet jest zjazda, bo tak jak widzimy, to Marek odpuszcza. No, przejdźmy się do przodu, tam AM. AM jak na razie widzę, że tutaj też odpuszcza swoje korzenie. Helmut, proszę bardzo, na pozycję siódmą i to już są Intery. Tak więc powolutku, powolutku, jakbyśmy się może do tego czasu zbliżali, kiedy kierowcy będą mogli pokusić się o to po zasadzie z zielonym paseczkiem. 8 minut do końca, oczywiście standardowo tutaj już obydwie klasyfikacje, tak szybko sobie rzucimy na nie okiem podczas okrążenia formującego do niego jeszcze troszkę oczywiście. Witam wszystkich bardzo serdecznie na czacie oczywiście, hashtag podługa Kubicy wciąż nas obowiązuje, bo nadchodzi zmiana hashtagu, ale to jeszcze w swoim czasie. No widzę, że zjeżdża tutaj Myslaw, zjeżdża również... to jest resztek podjęcia, to nie jest Giro, nie? To jest AM, Giro dopiero co wyjeżdża. Helmut nie, ale może tutaj Żaba, nie? Żaba ma ogromne problemy z tym, aby tutaj utrzymać się w torze. Po raz drugi w tym samym miejscu Żaba wylatuje. No to nie jest nic optymistycznego. No, Powero w tym momencie przez sekcję stadionową, no on tutaj ma uprawę, to mu pół sekundy, no trzeba się poprawić o minimum 6 sekund, żeby ten czas był w miarę sensowny. Quattro, że się nie będę miejsca siódme na wskoczył, ale Opałę rozjeżdża. Może ktoś jest akurat w sumie na korzeniu numerowym. Helmut zjeżdża również. Nie, Marko, no jeszcze tutaj troszkę ma, w zasadzie drugi sektor dopiero. Konrad, no dalej od swojego kolegi jeszcze Czesio tutaj, ale Czesio w sesji kwalifikacyjnej nie ma Czesia, tak więc to dobrze wróży, bo będziemy mogli mieć więcej kierowców już na samym wyścigu. Więcej mocy przy okazji. I rzeczywiście bym się zaciął, plątał językiem, to bardzo przepraszam, ale po prostu trzymanie cały czas wczorajszy wyścig w Aceligu. No tam Silverstone dorzucił takich emocji, 75 minut wyścigu, z czego no, w zasadzie 60 minut, nawet myślę, że nieco ponad godzinka właśnie, to były emocje w pełnym wydaniu, non-stop od po prostu startu aż do mety, w zasadzie ciągle coś działa, jakaś jedna walka, druga, tutaj zjazdy, tu strategicznie, jeden zjeżdża, drugi zostaje, tu kolizje, tam spiny, obroty, walki, więc naprawdę za to oczywiście przepraszam, jeżeli to gdzieś bym się pomerdał, mówiąc tak raczej kolokwialnie. Tak jest, to robi się, kto jest obowiązujący, nasz hashtag. Widzę, że ta żółta flaga prawdopodobnie z powodu Baku, ale Baku zjeżdża, no właśnie, na pewno Baku zjeżdża. Baku tu jakoś uszkodzony? Nie, teraz ciężko już będzie sprawdzić. No dobrze, to szukamy, w zasadzie wszyscy są w falej serwisowej. Jest Jumon na torze, no ale Jumon to nie wygląda jakby jechał pomiarowe okrążenie, nawet, nie no jedzie, ale to bardzo słabe okrążenie. Konrad nie jedzie, Konrad widzę, że... Wpuszczanie, jedzie, sorry, jedzie. Jedzie również Marko i Marko jest już na Interach i jest już sekundę szybszy. Za chwilę Marko zakończy okrążenie i będzie poprawi w zasadzie, jeżeli nigdzie tam nie ściął. No i nie ściął ewidentnie, nawet prawie że 2 sekundy poprawa Marko. Tak więc to jest ten czas, kiedy kierowcy już mogą zakładać Intery. No jest Fascher, tak, Fascher również na Interach. Zobaczmy, jakie tutaj kierowcy będą mieli pole. No właśnie, to już coraz więcej tych zielonych opon wśród kierowców. Czesio widzę wchodzi z sesji. Jest również Jumon, ale Jumon polecam by zjeżdżać, ale Jumon próbuje kończyć korzenie. Nie wiem dlaczego w zasadzie, czy próbuje rozpocząć kolejne, czy skończyć to. No to jest fatalne kółko, nawet jeżeli chce rozpocząć kolejne, to już nie ma w zasadzie sensu. On dopiero zrobi kółko, no chyba że teraz jedzie dalej stresę, to co innego, ale jeżeli to kółko będzie jego pomiarowym, no to w zasadzie to już jest koniec kwalifikacji dla niego. Zła decyzja Jumona o to, żeby nie zjeżdżać od razu. Konrad przebił jeszcze o kolejne 60 czas Marko, tak więc sekundy na sekundę te warunki się zmieniają na to, na coraz lepsze w zasadzie. Tak więc za chwilę będziemy oczekiwać tego, że te czasy będą się coraz bardziej poprawiać. Myślę tutaj spokojnie, minuta 22 zostaną zbite, nawet myślę, że spokojnie będziemy podchodzić już pod minutę 21. Może ktoś zbije tę granicę.
Jestem tego bardzo ciekaw. No idziemy z Flasherem, idziemy z Flasherem. On wjeżdża w sekcję stadionową. Poniżej 4 minut do końca. To serdecznie Pavlosa. I Flasher, 2,5 sekundy trzeba się poprawić, żeby wyrównać czas Konrad. Ale co tutaj wyrównać? Trzeba ten czas pobić. To jest, myślę, rzecz ważniejsza od tego, żeby ten czas wyrównać. To o pół biedy wyrównać, to ten czas po prostu trzeba nabić lepszy. I uwaga, Flasher, oczywiście, że tak, do takich zadań jest jak najbardziej oddelegowany. No i w tym momencie 70 już nad Konradem. Jest również Giro na torze. On, jeżeli nic tutaj dziwnego nie zrobi, to również będzie poprawa. Czekam kogoś, bo tu na razie większość na okrążeniach wyjazdowych. No jest ten Newman, ale no właśnie, Newman musi zjeżdżać 3 minuty do końca. W zasadzie tylko z jedną próbą na oponach przejściowych będzie, tak więc no mało czasu by sobie zostawił. Williams sobie zresztą w boksie, podobnie AM. AM już nawet na torze się pojawia. No właśnie, tak jak wspominałem, powrócił Flasher, w zasadzie jako kierowca rezerwowy, no to nie ma większego znaczenia. To jest kolejny, w zasadzie kolejna przeszkoda dla wcześniej wspomnianego AM-a, bo to jednak właśnie AM powoli zaczyna te punkty, już tak powiem, liczyć w tej klasyfikacji. Kiedy ten tytuł wpadnie, no bo na razie wszystko na to wskazuje. No ale jest Flasher, jest Marko. Panowie, świetnie spisują się w tym sezonie. Marko już naprawdę, myślę, że szczególnie. Konrad bardzo często ma bardzo dobre kwalifikacje, ale wyścig już zupełnie inna bajka. Szykut bardzo długo się utrzymał w tej piątej pozycji. No Giro, mam wrażenie, że to okrążenie już dawno ma anulowane. Flasher jeszcze bardziej się poprawia. On nie zjeżdżał do elektryki, on został na torze, cały czas w tych tutaj zużytych już Interach. To jest dobra okazja dla Williamsów, obydwa samochody już na torze również AM. W zasadzie wszyscy oprócz Jumana, no Juman tam walka z czasem w tym momencie jest, żeby z tego na ten tor wyjechać, już jest na torze. Tak więc pozostała trzynastka już w tym momencie na tym torze się pojawiła. Giro, jest poprawa, ale mam wrażenie, że to okrążenie było ścięte po tym, jak bardzo szeroko wyjechał już na początku okrążenia przez pierwszy zakręt. Część zakrętów nazwy wymieniać nie będę, bo ktoś jeszcze przyczepi, że padają niecenzuralne słowa oznaczające oczywiście zakręt po niemiecku. No a godzina jeszcze bardzo młoda do takich rzeczy. Giro, no wygląda, jakby kończył, jakby chciał kończyć z baterią na styk. No i Giro, minuta 23:48 i ten czas jest zaliczony. No to dobre. Naprawdę sądziłem, że ten czas jest anulowany. Wszyscy dobrze widzieliśmy, jak szeroko wyjechał Giro. A tu proszę bardzo, jest czwarty w tym momencie. Myslaw na drugą pozycję. Co tu się dzieje? Zjeżdża Flasher. Flasher odpuszcza, koniec kwalifikacji dla niego. Konrad próbuje, Żaba jest piąty, co tu się proszę państwa dzieje? No tu się trzeba poprawić, Żaba absolutnie nie może skończyć piąty. To byłaby kompromitacja dla innych kierowców. Jest zgadne, Julio wypoczywa przed kolejną nocką w Australii. Po części tak, ale po części też kilka rzeczy prywatnych. Sesja zgarnięta do zera na korzyść Julio, tak więc tutaj za pierwszym podejściem przesiuteńko studia ograne do zera. W zasadzie nie wiem tutaj jakiego żargonu użyć, czy tutaj już bardziej tenisowego, czy piłkarskiego, w którą stronę iść, no ale ten pierwsze spotkanie, pierwsza batalia już jest wygrana. No ale tak, Julio nie ma jeszcze tutaj kolejnej nocki, w zasadzie już końcowe te ostatnie spotkania w Australian Open, tak więc no w końcu będzie można przestawić się na ten normalny środkowoeuropejski czas, a nie wschodnioaustralijski. Koniec czasu, Domanek drugi, ale Marko ten czas Flashera przebija o 16 tysięcznych. No to się porobiło. Jest Myslaw, jest Konrad, Konrad kończy, Konrad będzie na pozycji trzeciej. Tak więc Konrad najwyżej z drugiego rzędu, ale Quattro czwarty, Domanek piąty, szósty Giro. Tak mówię, jest jeszcze Myslaw, dzięki Greg Zachosta, chytrusek, sam jesteś kompromitacja, nie obraża innych graczy. No, w zasadzie mówię tylko tutaj
powiedzmy, że działam według stereotypów, które działają, jednak funkcjonują w społeczności F1. Ja oczywiście muszę być osobą, która jest w zasadzie taka neutralna, ani jednego, ani drugiego powezywać, czy też obrażać. Nie mam zamiaru. AM kończy i AM najprawdopodobniej wystartuje z pierwszego pola. Chyba że Myslav. Nie wierzę w to, że Żaba. Myslav nie najechał do siódmy, a Żaba odpuszcza, tak więc Żaba kończy na pozycji 9, a to oznacza, że AM wystartuje z pierwszego pola. Flasher ani Marko nie dali rady, jednak to AM na czele. Genialna końcówka kwalifikacji, te poprawiające się warunki zmieniały w zasadzie bardzo dużo. Jestem też ciekaw, jakie warunki będą już na samym wyścigu. Przypomnienie jeszcze raz tych wyników. AM przed Marko, Flasherem, Konradem, Quattro, Domankiem, Myslavem, Giro, Żabą i Helmutem. Tak wygląda pierwsza dziesiątka. 11 Baku, 12 Szykuc, 13 Opowero, 14 Imon i 15 Pietek z dyskwalifikacją. Tak więc no Hasy, no ciężko. Szykuc w zasadzie się rozbiła. Pietek nie miał okazji nabić nawet jednego krążenia. W zasadzie powiem ci, Pawlos, pierwszy raz je używam i naprawdę jest to mega robota. Już zdążyłem zauważyć, że na przykład tutaj czy Baku, czy Żaba byli ubrudzeni. Widziałem, jedno Ferrari w garażu, drugie się obraca, patrzę kto jest na torze, już wiem, że jest Żaba obrócony w pierwszym zakręcie, czy tam w trzecim, czwartym. Dokładnie widzę sekcję, widzę który kierowca, z jakiej stajni, jest o wiele łatwiej wszystko rozpoznać, nie trzeba się przeklikiwać. Który kierowca teraz może jest w tym sektorze, ten nie, może tamten, może ten, może lider już jest w tym sektorze, a może ty ustawki. Mega robota, mega, mówiłem już to na początku streama, mega robota od Cordis. Szkoda, że tak późno, ale przebolejemy to. Suche warunki, tak więc bardzo mnie to cieszy. Można w takim razie przypomnieć oponki, jakie mają panowie kierowcy tutaj do wyboru. C2, C3, C4. Pod tymi nazwami kryją oczywiście się opony twarde z białym paseczkiem, C2, C3, opony z żółtym paseczkiem, opony pośrednie, opony miękkie, C4 z paseczkiem czerwonym. Skoro mamy jeszcze chwilę, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że w Niemczech ścigaliśmy się tylko raz, no z tym wyścigiem to w zasadzie dwa razy. W sezonie pierwszym, trzecim i czwartym wyścigu tutaj nie było, by w drugim sezonie wygrał go Flasher. I Flasher również jest dzisiaj na torze, tak więc ten wyczyn powtórzyć jak najbardziej może. 34 okrążenia jest z nami w sesji tutaj Czesio. Tam widzieliśmy, że on wchodził, wychodził do tej sesji, ale udało się na wyścig dobrnąć, to oczywiście bardzo cieszy. Zobaczmy szybko jeszcze zanim klasyfikacja, wybory kierowców AM na hardach, podobnie jak Myslav i Baku, tak więc mało kto tutaj widzę, że wybiera te opony najtwardsze, większość oponach pośrednich, w zasadzie od drugiego miejsca od góry do dołu, z przerwami na właśnie AM-a, Myslava, Helmuta oraz Baku. Helmut jako jedyny na oponach miękkich. Mówiłem tutaj, że AM jest tym, który już w zasadzie te punkty zaczyna liczyć. Nie ma co się dziwić, bo AM na czele 163 punkty. Na miejscu drugim jest Domanek, punktów 131,5 w zasadzie, te piękne i pół punkta. Na trzecim miejscu jest Marko, punktów 121, czwarte jest Quattro, punktów 95. Miejsce piąte Giro, punktów 66. Tak więc tutaj w zasadzie Domanek jest tym pierwszym wyznacznikiem dla AM, ale Domanek dopiero szósty, za swoim kolegą zespołu, za Williamsami, za Flasherem. Marko tuż za AM właśnie, no Marko, który traci w zasadzie 10,5 punkta do Domanka w klasyfikacji zespołowej. Racing Point na czele, 229 punktów i tylko 2,5 punkta nad Mercedesem. Tak więc tutaj też jest ścisk, co top 3 zamyka na Williams, punktów 164. I pół stawkę zamyka McLaren, tylko 7 oczek przez cały ten sezon. 34 okrążenia przed nami, tak więc zaczynamy wyścig o Grand Prix Niemiec. No i uwaga, czy AM obroni prowadzenie na starcie? Tutaj inne opony, no 5 świateł, one już zgasły, tak więc ruszamy do wyścigu. Nie, mam wrażenie, że dobry start AM, a tak też się dzieje. No i tutaj jest spokojnie utrzymane prowadzenie. Marko również na miejscu drugim, ale Marko teraz do zakrętu numer 2, no może będzie atakował. Jest próba Marko.
od wewnętrznej AM, no i Marko objeżdża AM, a tak więc mamy nowego lidera tego wyścigu. Flasher trzeci, tuż za swoim, no, głównym rywalem z dawnych, w zasadzie tutaj już pięknych sezonów. Szykuc tam widzę z problemami na końcu stawki już. To z jego powodu jest żółta flaga. Tutaj koniec już wszystko, Marko! Co tu najlepszego zrobiły Williamsy? To wszystko wykorzystuje Flasher, który najprawdopodobniej wysunie się na prowadzenie w tym wyścigu. Tak też się dzieje. Będzie jeszcze walka koło w koło z Marko. Co tu się podziało? Bardzo ostro Konrad. Co on tam najlepszego wymyślił? AM jest trzeci. Marko w tym momencie już z karą 5 sekund za zyskanie innej pozycji. Kolejna żółta flaga, tam stać już Żaba. Ależ tu się podziało na starcie. Cały drugi sektor, Marko z Flasherem koło w koło, ale Flasher jednak kapituluje, ale teraz błąd Marko, no panowie, cały czas bok w bok, nikt nikomu nie odpuszcza. Temu wszystkiemu z tyłu się przygląda oczywiście cały czas AM. Konrad już zjeżdża, no Konrad fatalny ten początek, co tam lepszego zrobił? Nie mam pojęcia, co chcę zrobić, zagapił się, daj jakiś dajbów na kolegę zespołu. Quattro już z karą za sieci pierwszego zakrętu, Domanek dopiero siódma, to przypominam, że główny rywal AM w walce o tytuł. Ależ chaotyczny start, co tu się podziało? Szykut z Helmutem również w boksie. Bardzo ostry początek tego wyścigu. Jakbym nie miał mało ścigania po wczoraj, jakby tutaj już wczoraj było małe emocje na Silverstone, jakby już wczoraj panowie w GT trójkach nie pokazali, co to znaczy prawdziwe ścigania, to widzę, że w K1 serwują równie dobrą zabawę. Mako przed Opauero, ale AM na razie zamiast gonić, to musi się bronić. Tutaj jednak różnica opon, prawda? AM na twardych, Quattro na pośrednich. Nadszedł dwójka liderów, Marko i Flasher, właśnie na tej pośredniej mieszance. Helmut strategia AK Mercedes, jak wyjedzie safety car, to jest wygranym. No właśnie, safety car to jest rzecz kolejna. No były w zasadzie aktualizacje, była aktualizacja safety cara, ale mam wrażenie, że chyba raczej na single, jeśli dobrze pamiętam, niż na multi. Na multi w zasadzie, no bądźmy szczerzy, obojętnie, czy Audi był, czy nie był, ten safety car wyjeżdża wtedy, kiedy chce w zasadzie, nie kiedy musi. Tam problemy, no to Giro, koniec wyścigu! Ależ błąd Giro! Co on tu najlepszego zrobił? Jeden racing point mniej już w tym wyścigu. Wiesz, na torze. Bardzo prosty błąd Giro. Nie jest to pierwszy raz, kiedy kierowca z jakiejkolwiek ligi rozbija się w tym miejscu. Żaba drive-thru, Żaba. No Hitrus, dziwisz się, dlaczego tak, a nie inaczej wypowiadam się o Żabie, ale on sam sobie dołki kopie. Kara drive-thru, przejazd przez Alex rysował dla Żaby. Ścigamy się ponownie, zielona flaga już na torze, wokół toru w zasadzie. Safety car na multiplayer i simple są zwiększone, algorytm wyjazdów, dobrze wiedzieć. No, na razie to mieliśmy wirtualną neutralizację. Aż potrzebowałem chwilę oddechu zapać po tym starcie. Domanek z karą, tak więc Mercedesy już ukrane przez sędziów. Tego jeszcze Quattro uszkodzony. Pytanie, czy Domanek? Zawał już w boksie. Mam zapewne uszkodzenie. No piękna kamera, nie takie oczekiwałem od realizatora, no ale czego ja się tutaj spodziewam? Poker Masters. Tutaj wszystkie lotki są na miejscu. No tak, to wygląda przed niego skrzyła, nie ma co się dziwić. Są problemy u Żaby. Nie, pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni raz. Teraz powinien być safety car, jak najbardziej się zgodzę, no ale to jest Codemasters. Oj, kolizja! Quattro uderza w AM-a, a na AM-a to jest koniec wyścigu, jest ci na torze! Co tutaj najlepszego zrobił Quattro? Wyeliminował głównego kandydata do tytułu. Dwa racing pointy już nie jadą, to jest koniec dla różowej siły. W cztery okrążenia Giro z AM poza wyścigiem.
co tutaj Quattro najlepszego zrobił? Myślał drive-thru tuż przed zieloną flagą. Ależ wściekły musi być w tym momencie AM. Ależ to musi przekleć lecieć. Ależ to muszą być bluzgi w tym momencie w Racing Poincie. Obydwa już nie jadą, jako pierwsi z całej stawki. Śmiem wątpić w to, żeby AM wysłał kartkę walentynową do Quattro, bo w tym momencie Quattro w zasadzie otwiera drogę swojemu koledze zespołu Domankowi do tego, żeby odrobić kolejne punkty w klasyfikacji do AM-a. Racing Point, no wszystko na to wskazuje, że dzisiaj straci pozycję lidera w klasyfikacji zespołowej. Jeszcze kontakt Domanka z Myślałem, co tutaj kierowcy robią? Dwa Racing Pointy nie jadą, dwa Mercedesy jeszcze jadą, tam jest tylko 2,5 punkta różnicy. To jest formalność dla Mercedesa, żeby dzisiaj zostać liderem w klasyfikacji konstruktorów. Ale mamy początek, 5 okrążeń. I tyle się podziało. O tym wyścigu, no łącznie sobie przejść, bo to myślę, że spokojnie gardło stracę. Myślaw, nadbycie kary drive-thru. Tutaj nic zaskakującego. Yuma z karą, Team Order z Mercedesie. Oni wiedzą, że jadą po lidera zespołowego, ale oni dobrze wiedzą, że Domanek dzisiejszym wynikiem może wskoczyć na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Mercedes może i jedną, i drugą klasyfikację po dzisiejszym wyścigu otwierać. W zasadzie w domowym wyścigu. To byłaby nieprawdopodobna historia. Żaba w tym momencie musi zjechać do Alejsersenia. No jeszcze, jeżeli nie na tym, to na następnym. Był w boksie wymienić oponę, przednie skrzydło. Jeszcze zostaje, no nie wiem, czy Żaba wie, ale no musi zjechać, żeby tę karę odbyć, bo po prostu gra go wyrzuci z wyścigu z dyskwalifikacją. Jeszcze tego by brakowało. No to nie, to i Quattro będzie stanowił naturalną barierę dla Domanka. Tutaj myślę, że się skupiać na Czesiu. Czesio przecież wystartował z 16 pola. Czesio kwalifikacji nie jechał. Dla potwierdzenia. Z 16 pola startujący Czesio już jest piąty. I Jumon idzie siódmy. A Baku z problemami w ostatnim sektorze. Oczywiście bez uszkodzeń. Kona dopiero dziesiąty. No to nie jest zauważony początek kierowcy Williamsa. Jego kolega zespołu prowadzi. No on sam jak na razie ma spore problemy. Już widzę ta fala Acersowa, jest w zasadzie taka nadprogramowa. O, z tymi punktami się troszkę zagalopowałem oczywiście. Ale mimo wszystko Mercedes będzie otwierał. Tutaj musieliby w zasadzie nie dojechać obydwaj również do mety w tym wyścigu. I gdzie czyżby w tym miejscu? Tak jest! VST po raz trzeci! Panie Bernie Mailanderze, gdzie pan jest? A mam również pytanie do Michaela Mazeja. Gdzie jest pełna neutralizacja? Michael Mazzi, ja bym chciał wiedzieć, panie Michaelu, gdzie jest samochód bezpieczeństwa na torze, a nie tylko wirtualny. Po raz trzeci w ciągu 8 okrążeń. Helmut w identycznym miejscu co Giro. W boksie Pieterek wykorzystuje okazję do tego, żeby zjechać. Bardzo dobry na ten moment. Hardy, nowe przednie skrzydło i prawdopodobnie już do mety. Spalnie co prawda na pozycję 11, jego kolega spływa za daleko. Ale dużo zyska tym, że ma ten post, że w zasadzie kierowcy robią troszkę wolniej. Jak Marco to wygra, to on będzie na lepszej drodze do wygrania w tym sezonie. No właśnie, chciałem o tym wspomnieć, że tutaj, tak jak Mercedes traci 2,5 punkta, tak, no troszkę więcej traci w tym momencie Domanek, bo to się zagalopowałem, tych punktów to jest 31,5. Nie w przypadku wygranej
no to będzie 6,5 punkta, z Verstappen to nawet będzie 5,5 punkta. To wciąż jeszcze nie będzie lidera, tymczasem widzę, że Konrad uporał się z Baku, no i jest, tutaj widzę, że w końcu próba odrabiania strat. Żaba z kolejną karą, no Żaba już bardzo mocno zamyka stawkę. No i nie widzę w zasadzie żadnych perspektyw dla niego w tym momencie. Cała stawka się błyskawicznie rozjechała po trzech wirtualnych neutralizacjach. Marko traci, tak jak mówiłem, 10,5 punkta do Domanka. Tak więc tutaj też będzie bardzo ważne to, gdzie skończy Domanek, a gdzie skończy Marko. Marko w przypadku wygranej, no przy takich wynikach ogra o właśnie 10 punktów Domanka, myśla z karą. Kto ma w tym momencie najszybsze okrążenie? No pewnie Marko, no to jest ten punkt, któremu brakuje do przeskoczenia. Będzie o pół punkta w tym momencie przed Domankiem, przy takich wynikach Marko i przy tym, że ma najszybsze okrążenie. Już Zero zdążył, widzę, wpisać AM-owi i samemu sobie DNF-a w tym wyścigu. Już tabela, widzę, zaktualizowana. To jest pierwszy DNF w tym sonie AM-a. W każdym wyścigu był w punktach. Ukończył, no, każdy, aż do dzisiaj. Marko, w zasadzie, no powiedzmy sobie szczerze, nie jechał pierwszych czterech wyścigów. Dwa kolejne wygrał, podium w połowicznym Monaco, tak to nazwę. Kolejne wygrana w Australii, tuż poza podium w Meksyku. Wygrana we Włoszech. Niesamowite jest Marko, kto wie co to by się działo, gdyby Marko jechał od początku sezonu. Najprawdopodobniej to on byłby górnym faworytem do tyłu, bo w tym momencie traci. Żeby się tutaj jeszcze nie pomylić, 42 punkty dla AM-a, a nie jechał w 4 wyścigach. Jak łatwo sobie policzyć, średnio 10 punktów na wyścig, czyli 5 miejsce przy takiej formie, jaką trzyma Marko, to byłaby po prostu formalność i mogłoby się okazać, że to wcale nie AM jest liderem klasyfikacji generalnej. No, mam jakąś żółtą flagę, widzę. Ciężko w tym momencie powiedzieć, kto to był. Czego dwa Norbisiek? A nie dwa, czego dwa? No tak w zasadzie nie wiem co. Czego, czy... O co z tą dwójeczką magiczną chodzi? Ale to się już uspokoiło, wszystko siadło. Po tym ostrym, bardzo ostrym początku wszystko już tak jakby powolutku zaczęło osiadać. A tutaj widzę, że Pietrek z dużymi problemami, na szczęście bez uszkodzeń. Takie jest bez uszkodzeń. Ale na nowych hardach już się przegrzać. No to ładnie, ładnie panie Pietrek. Widzimy, ślizga się w tym momencie przez sekcję sadynową. Duży problem Pietrka, duże problemy. Trzeba to panu troszkę schłodzić, dać im odpocząć. Bo tak, to by się zakres dla niego skończy. Przykład z karą. Bardzo ważny moment. Pierwszy zakręt. Tutaj wyleci nam Pietrek z tymi przegrzanymi oponami. Tak jest! I to będzie kolejny kierowca, który... No nie, uratował! Uratował! Ale dobrze wiedziałem, że tak to się skończy. Tak to czułem. No chyba tego jeszcze Pietrek nie zdążył zauważyć, że przegrzane opony na pełnej prędkości absolutnie w pierwszy zakręt jechać nie może. Na szczęście bez kolejnej ofiary tego zakrętu. Racing pointy. No rip, no rip, flasher z karą. Nie wiem, czy tam już jest złość, czy wściekłość. Złość to może być u Giro po tym prostym błędzie własnym. Najprawdopodobniej, jeżeli... Tutaj tak mi się wydaje. Ale wściekłość to może być tylko ze strony EMA. Quattro pakuje w ścianę i kończy ten wyścig AM-owi. To może być frustracja, wściekłość. To nie wiem co jeszcze, ale wszystko co do tego pasuje. Sam Konrad po wrzuceniu Baku zabiera się za kolejnego kierowcę. Jumo na celowniku. Troszkę problemów przez akurat numer 2, no ale przez trójkę, czwórkę już bez problemu, jeszcze do tego DRS.
do szóstki, do nawrotu, będzie już spokojnie, spokojnie. Akurat przed Jumonem. Jest marsz po kolejne pozycje, trzeba odrabiać, trzeba odrabiać. Żółta flaga, sektor trzeci, kogo my tam mamy? To jest zjazd do boksu Pietrka, no Pietrek tutaj ogromny problem, jeszcze tutaj kara, nie wiem czy on tak ile sesji nie opuści, to jest w ogóle Szykuc, który tutaj też widzę, że jest wyprzedzany przez Boto Paro, o Power w ogóle jest poza sesją, no to dobrze wiedzieć. Okej, okay, no Pietrek się nie wycofuje z wyścigu, ale dostał karę 5 sekund. Teraz jeszcze tutaj wymiana po raz kolejny opon, no w zasadzie z Żabą. Pietrek z Żabą to są już kierowcy, którzy w tym wyścigu już się w zasadzie na nie liczą. A oparę Uero rzeczywiście nie ma. Czyli Żaba jest 11, Pietrek 12. To znaczy, że jeszcze tutaj dwóch kierowców musiałby wypaść. Oczywiście pukać, nikomu się nie życzymy, żeby tutaj panowie byli w punktach, no ale no Żaba z Pietkiem, no kilometr za całą stawką, Opowero się już nie liczy, więc szybko w sumie zamyka taką stawkę, która jeszcze może coś powalczy, no ale no masz, ma też 7 sekund za baku, nie mówię to reszcie stawki. To są bardzo duże straty, nie ma w zasadzie na kim się skupić. Najlepsze jest to, że po to Power jest lepszy od Szykuca. Taki moment, że powolutku te twardo powinny być nieco lepsze od tych pośrednich. Mimo wszystko Opowero, czyli jego bot łapie się wciąż w DRS za rywalem. No co najmniej dziwnie. Jak tam Marko, jak nas tam lider? No w pięknym kasku, bardzo podobnie wyglądającym do mojego. A tu już jest Żaba! A to oznacza, że Pietrek jest już kierowcą zdublowanym. Błyskawicznie to poszło, nawet nie wiedziałem kiedy. Trzech żałobników na czacie, no dokładnie tak. Cześć, Żaba, fajnie, znowu nie dojechać. No, Helmut, bardzo mi przykro. Quattro z karą 5 sekund za przekroczenie prędkości w alei serwisowej. To nie pomaga tutaj, jeszcze no jest kara odbyta, jest jeszcze teraz wymiana przedniego skrzydła. No więc bardzo dużo czasu straci w tym momencie Quattro w alei serwisowej. Spadnie za baku, za Szykuca już raczej chyba nie za daleko on będzie już. Miał go w tym momencie baku. No Szykuc wyjeżdża na prosto, ale nie, no to już opuszcza alei serwisową nam Quattro. Tak więc na spokojnie jeszcze na 9 miejscu Quattro w tym momencie się zameldował po wyjeździe od mechaników. A teraz trzeba gonić, bo duża strata, tak jak już mówiłem, przez karę i wymianę przedniego skrzydła, tam ta lotka była jednak uszkodzona. I trzeba gonić jako kolegę zespołu bez pomocy w zasadzie, no ale też bez zagrożenia, ani z przodu, ani z tyłu nic się nie dzieje. Marko Falej serwisowy, czy będzie odpowiedź od Flashera? Flasher zostaje, więc Flasher po raz kolejny będzie liderem wyścigu. No jak tu w ogóle się rozegrają? No nic innego oprócz hardów i jazdy do mety raczej nie widzę. Quattro tego jeszcze z karą, to nie pomaga. Ale tu jeszcze jest odbywana kara, więc to Marko tym bardziej nie pomoże, szczególnie że Flash oczywiście teraz ma wolną rękę, podobnie do Marek. Marko ma tak dużą przewagę. I to jest koniec wyśnie, jeszcze jakimś cudem jedzie. Ale kolejny kierowca, który tutaj wylądował, to jest Pietrek. No Pietrek, no katastrofalny wyścig, tylko tak można ten wyścig w sumie już nazwać. Jest kompletnie zdewastowana lewa część przedniego skrzydła, prawa też. A Marko, błyskawicznie powiedzieć, że Stalecki sobie poradził sobie z Czesiem. To nie stanowiło większego problemu. No i uwaga, ile teraz do prowadzącego Flashera? 17,5 sekundy, to trzeba uważnie patrzeć. Bo Flasher, no najprawdopodobniej za chwilę z odpowiedzią, będzie zjeżdżał. To Marek wiemy, że na pewno nie wyjdzie przed Marko. Tak jest, jest boks w tym momencie Flashera. Wszystkie oczy w tym momencie skupione na niego. I będziemy patrzeć, gdzie na minimapie jest ta biała kropka dążąca Williamsa. A gdzie? Pojawi się nam Flasher. No tutaj żadnej kary nie odbywamy. Są twarde pony. Widzimy, że jeszcze od razu reakcja w Mercedesie. Zjeżdża do manek. No i tutaj będziemy mieli na prowadzeniu, uwaga, na żyletki jedzie Marko i Marko o włos wraca na pozycji lidera. Pół sekundy przed Flasherem. Konat z karą. Domanek, gdzie on wyjedzie na torze? Żółta flaga w trzecim sektorze. Tam problemy kolejnego Hasa.
Konrad poradził sobie z Damarkiem, szybko wrócę, tutaj nie mógł wjechać, ale ten sobie Pietrek. Wracamy do walki o miejsce numer 5. Tam Domarek na świeżych oponach, Domarek jeszcze z DRS-em, tak więc tutaj większych problemów nie powinno być i tak też się dzieje. No ale zobaczmy, to jeszcze zmiana pozycji. Na prowadzeniu Flasher przed Marko, proszę bardzo. Tak więc długo to kierowcy Ferrari nie zajęło, aby ponownie stać się liderem tego wyścigu. Domarek poradził sobie doskonale, teraz czas pogonić za Mysławem. Mysław jeszcze nie zjeżdżał, ale on jeszcze troszkę na torze pozostanie, on akurat na twardych oponach od startu. Pietrek głośno, ale Pietrek... No nie wiem, no Pietrek jest w momencie wirtualnie 12, tak? Może obecnie 11, o power nie liczymy. No nie wiem, no tutaj jeżeli jakiekolwiek punkty były, to Pietrek na cud musi liczyć. Tak bym to określał. Jakaś wola walki między nim jeszcze jest, bo... No strata jest już przepotężna. W zasadzie będzie już dubel przez żabę, jeżeli się nie mylę. Zjeżdża, zjechał Czesio. I chyba dobrze mówię. Tak jest, no zobaczcie. Pietrek będzie tracił okrążenie do żaby, będącego na pozycji 11, no to jest dramat po prostu, tak to trzeba określić. I on jeszcze otrzymuje karę przez jeździe do alei serwisowej. Tak więc dodatkowe 5 sekund, tutaj odbyte, czy będziemy doliczać? Będziemy doliczać. Twardy, no, to w końcu jakie opony? Codemasters, halo, tutaj widzę, że dyskoteka jest. To jakie to opony w końcu, proszę Państwa? No mamy pośrednie, czy jednak twarde? O, ładna dyskoteka, raz białe, raz żółte. No piękne, jakieś takie hybrydowe te opony. No, mapkę dodali, podobno naprawili safety cara. Nie wiem czy naprawili, co tu Pietrek w ogóle robi? Się przestraszyłem, już myślałem, że leciał w bandę. Nie, już myślałem, że dalej jeździ uszkodzony. Marko z naszym ukrzeniem. Tutaj widzę, że Jumona to pony dalej się naprawiły. No ładnie. Zamiast safety cara realnego, to trzy wirtualne. Dodatkowa mapka w trybie obserwatora. Mega rzecz, no ale widzę, że tak prosty błąd jak wyświetlanie opon dalej jest zbyt wielkim wyzwaniem dla Codemasters. A szkoda. No ale uwaga! Flasher ponownie w postaci prowadzenia na rzecz Marko wraca na pozycję lidera. Tutaj będziemy mieli walkę praktycznie już do końca, tylko jedno okrążenie różnicy między nimi w żywotności opon. Mieliśmy już połowę tego wyścigu. O, się jeszcze będzie działo. Konrad tuż za Domankiem. Domanek to będzie czwarty, wirtualnie oczywiście trzeci po zjeździe Myslava. Konrad czwarty, tak więc tutaj też dobry wynik Konrada po tym, jak się tutaj miał dużo, dużo problemów na początku wyścigu. Tutaj Konrad szuka, zmienia linię, raz z prawej, raz z lewej, od zewnętrznej, szuka dla siebie okazji, szuka dla siebie miejsca. Kładł to przed Czesiem, tak więc też tutaj ten Mercedes goni stawkę. Goni po to, żeby na jak największe prowadzenie wyjść dzisiaj przed Racing Pointy. A to jest kolejny wyścig, to jest koniec wyścigu dla Pietka, no w końcu. To musiało się kiedyś stać w zasadzie. Myslav korzysta z okazji, zjeżdża do boksu. Tu widzieliśmy znikający bolid Hasa. Oj, tutaj może dużo zyskać, co prawda spadnie za tą dwójkę, ale wyjedzie grubo przed resztą stawki. No tutaj Myslav przed Quattro i przed Czesiem. Jak ja to w końcu panu opony pośrednie. Same wirtualne neutralizacje, żadnej pełnej. Zobaczcie, jak dużą przewagę jeszcze ma Myslav. Ponad 5 sekund nad Quattro i 6 nad Czesiem. Zjechał również Szykuc. On może nie od startu, on tylko dosyć szybko. No, w zasadzie na samym początku wyścigu. Tam problemy. Uszkodzenia, pony pośrednie i do mety. Zobaczcie, że długo trwa ta neutralizacja wirtualna. Ale już się ścigamy. Zielona flaga. Bardzo podobny poziom baterii w obydwu samochodach. Podobna żywotność opon. Tak więc w zasadzie no, tylko i wyłącznie umiejętności kierowcy. No i może ewentualnie DRS. Raz dla jednego, raz dla drugiego pomoże. Ale widzę, że tutaj jeszcze Konrad, póki jeszcze może, to będzie powalczył z Domankiem, ale on za chwilę będzie zjeżdżał do boksu. No chyba, że będzie ten cały dystans już do mety ciągnął na tych hardach. Może być problem, w zasadzie 10,5 sekund zanim jest Myslav.
knebie, to Mysław może Konrada go dogonić. Że też widzę, nie chce odpuścić Quattro w tej walce. Quattro, znaczy dostawa, on już nie powinien zyskać w tym wyścigu w zasadzie, więc tutaj zmian pozycji nie powinno być. Ewentualnie Quattro zyska pit stopem Konrada, jeśli takowy by był. Jak tam reszta walk, popatrzmy w tym momencie. Marko bez ataku na flasherze i Konrad również bez ataku, tak więc dwa Williamsy na razie jeszcze czekają. Jeszcze tutaj na spokojnie do tego wszystkiego podchodzą. Widzę, że Jumon z Szykucem, to możemy szybko zerknąć, póki jeszcze mamy chwilę spokoju. No i tak się to musiało skończyć! Proszę bardzo, i jeden, i drugi z Garety, nie, tylko i wyłącznie Szykuc! Duża, duża, duża kolizja! Jumon jakimś cudem, potem zahaczony przez Szykuca, jeszcze jedzie! Nie obróciło go, nie wyrzuciło go z trasy. Nie ma, no nie, nie ma prawej lotki, nie chciałem powiedzieć, że nie ma uszkodzeń. To jest dramat, jedna wielka katastrofa hasów dzisiaj. To jest absolutnie wyjście do zapomnienia, myślę, że tam Gunther już nawet nie wiem, czy patrzy w te monitory. To już płakać do tego nie ma co. Tu zostawmy sobie Szykuca. Szaba w punktach, Pietrek wychodzi z sesji. Mysław zawiera się przekorzeniem, to jest duża zmiana. Szykuc z karą odbiera ten punkt Mysław Marko. Konrad jednak to nie ryzykuje i wyjedzie tuż przed Czesiem. Ale to chwilę Czesiem będzie miał DRS na prostej i to może być problem. Konrad wypadł ze strefy DRS-u Quattro. Ale Konrad skutecznie odjeżdża, no to jednak różnica mieszanek będzie. Twardo uczucia pośrednie u Konrada. Konrad będzie gonił Quattro, powinien sobie z nim poradzić, a tam widzę, że jeszcze kolejne problemy kierowców. Bo to Szykuc. Drzbaku wierzy z rozrysowej, Czesio z karą. Konrad, tak jak mówię, no Konrad powinien, 2 sekundy, sekunda 90, powinien dogonić Quattro, wyprzedzić go, tutaj też różnica opon. Szykuc w końcu do boksu się dotoczył, no ale do Mysława chyba za daleko, więc Konrad najwyżej na miejscu 5, Quattro powinien być 6. Mysław czwarty, Domanek trzeci, Marko drugi. No przy takich wynikach Domanek wciąż będzie przed Marko. I w zasadzie wygrana flashera jest idealną sytuacją dla AM-a, bo nikt nie zyska 25 oczek do niego. Nikt się w zasadzie na 6,5 punkta nie zbliży. Mówię się tutaj o Domanku, a tymczasem atakuje Marko. No i flasher tutaj będzie problem z pushbacka, ale ten pushback nieudany. Mamy ponownie Marko na czele stawki, Czesio z kolejną karą. Popatrzmy, może teraz jeszcze będzie odpowiedź od flashera. Oczywiście, że tak. No i flasher znowu wraca na pierwszą pozycję. Świetna walka między tą dwójką. Kończąc wątek, oczywiście wygrana flashera jest gnianą sytuacją dla AM-a. Och, to może tutaj główny rywal z dawnych sezonów, to może nie jest idealny moment na wygranie, idealny kandydat do tego, żeby wygrać wyścig. Ale przy tym, że on nie jedzie oczywiście, to jest bardzo dobra sytuacja. Marko tylko 18 punktów i tylko 15 do Manek. Żaden z nich nie ma najlepszego okrążenia, bo ma go Mysław. Czy Marko, czy Domanek wygrający wyścig bardzo mocno się zbliżą w tym momencie do Eman, on tego po prostu nie chce. A po tym wyścigu w zasadzie chciał zacząć 10 punkty. Czy już za tydzień mógłby świętować? Co by się ewentualnie musiało stać? Gdzie mógłby świętować? Ale nic z tych rzeczy. Tutaj będziemy jeździć w moim mniemaniu, w moim odczuciu prawdopodobnie aż do Azerbejdżanu. Konrad z fast lapem. To też dobra sytuacja dla Ema. Oczywiście tutaj nie, pod tym względem, że ktokolwiek prócz Marko i Domanka ten punkcik ma. Jeszcze po raz kolejny bardzo ładnie się broni przed atakami Marko. Się mu nie daje. Konrad już tam na spokojnie, dawno, dawno przed Quattro. I teraz w pogoni za Mysławem. Pytanie, czy będzie w stanie go dogonić? To jest też dobre pytanie. Mysław jakoś specjalnie nie nadrabia nad Domankiem. No, jakbyśmy mieli tutaj już jedyną walkę na torze w tym momencie między Marko i Flasherem, ale jakże wyśmienitą walkę. Na Giro, no jeszcze jak? Ty się pytasz? Kurde, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Za tydzień Rosja, tak więc tutaj
O, matka Rosja będzie karała, kierowców, którzy będą sobie poszerzać limity toru. Czyli granice Tarki tutaj troszkę atakować mocniej. Tak więc tam się może posypać sporo kar, no ale Rosja to taki ostatni moment, gdzie za chwilę dokończę wątek, bo Marko atakuje. Broni się Flasher, pytanie czy skutecznie, no czyżby do tutaj swojego ulubionego zakrętu. Szeroko wywieziony Marko, no i oczywiście, że tak, Flasher, że jak mantrę powtarza ten manewr, no stop to samo. Rosja w moim serduchu, ale AMA nie będzie, więc po Racing Pointcie, no to się nam robi mała sensacja, 3 wyścigi do końca, w zasadzie 4 razem z tym jeszcze. Mercedes jedzie po najprawdopodobniej 15 punktów do Marka oraz kolejne 8 quattro. To daje 23 punkty. 23 punkty. No to będzie spora różnica. Tak jak Giro mówisz, to może być już po Racing Pointcie w klasyfikacji konstruktorów, ale to jest, o czym mówiłem. Ja typowałem Mercedesa jako tych, którzy mogą zawojować w klasyfikacji zespołowej. AM postawiłem jako zdobywcę tytułu, ale AM najprawdopodobniej do ostatniego korzenia Grand Prix Azerbejdżanu będzie się o ten tytuł po prostu bał, drżał będzie o niego. Zobaczmy, jak ta obrona będzie wyglądać z perspektywy Flashera. No tutaj cały czas bliziutko, koło w koło z Marko, ale tutaj na spokojnie objechany. Jeszcze tutaj przed swoją ulubioną sekcją, tutaj zakrętamy 7-8. Teraz wykończę, żeby Williams wziął tą konstruktorkę. O, powiem ci, że Williams... No nie wierzę, Williams, a Williams ma tak dużo punktów straty, że Marko w zasadzie musiałby mieć punkty mnożone razy 2. Śmiem wątpić, żeby Williams dał radę. Za mało wyścigu do końca. A tu proszę bardzo, Baku poza wyścigiem o Grand Prix Niemiec. I safety car! Po takiej kolizji, po takim czymś! Po tym, jak Baku wylatuje na prostej startowej, w zasadzie w środku żwiru, trawy, mamy samochód bezpieczeństwa. Co za absurd! Szykus, nawet chyba nie zajarzę, że mamy samochód bezpieczeństwa. Drive through dla Szykuca. Proszę bardzo, od razu jest reakcja. Zjeżdża Myslaw, zjeżdża Konrad. Ależ on się wyścig odmienił. Cała stawka również się koło siebie. Ja już tutaj rozdawałem punkty. Pierwsze dwa miejsca, Flasher Marko, trzeci Dolamanek, czwarty Konrad. A tu wszystko wywraca nam się jeszcze do góry nogami. Czesio, czwarte miejsce, piąty będzie Myslaw, szósty Konrad, siódmy Quattro, ale oni, świeże, miękkie opony, to może być zabójstwo dla w zasadzie całej topowej czwórki. Myslaw, tutaj jeszcze może być na podium, Myslaw, ten wyścig może jeszcze wygrać. Tylko pytanie, jak długo będzie samochód bezpieczeństwa? To jest bardzo ważne pytanie, które najbardziej interesuje tą trójkę na miękkich oponach. Ile czasu zostanie im na odrobienie strat? Patrzmy, jest już Bermelander. Doczekałem się, doprosiłem. Flasher pod dużą presją. Zjeżdżać czy nie zjeżdżać? No to jest pytanie. Marko, Domanek, co oni tutaj? Jeszcze tu widzę, że o Powero, ten jego bot. Flasher zostaje, Marko zostaje, Domanek również, ale Szykus zjeżdża, Szykus musi zjechać, tylko że Szykus nie wiem czy wie, że nie odbędzie kary drive-thru w tym momencie. Szykus ma wrażenie, że chyba tego nie wie i on w tym momencie kieruje się w stronę swoich mechaników. Szykus oczywiście jeszcze raz będzie musiał przejechać całą aleję serwisową po zjeździe samochodu bezpieczeństwa. I proszę bardzo, mamy to, czego oczekiwałem. Myslaw, Konrad, Quattro, Żaba, Jumon. Wszyscy już za topową czwórką. Co to oznacza? To oznacza, że AM jeszcze nie jest na przegranej pozycji. Wyleciał z hukiem z tego wyścigu, podobnie jak jego kolega zespołu, ale tutaj Myslaw, Konrad, Quattro, na tą trójkę bym myślę stawiał. Oni
pod wielką szansą wywrócenia tych wyników o co najmniej 180 stopni. Tutaj Marko i Domanek mogą nie być na podium i mogą nie zyskać w zasadzie tak dużo punktów do AM-a, a to jest genialna sytuacja, skoro AM nie jedzie w Rosji i najprawdopodobniej straci lidera po Grand Prix. No to, że Sochi Autodrom. Oj, poszły części tutaj Czesio. Mam wrażenie, że uderzył w Domarka przed sobą. Czesio, 5 sekund kary za w ogóle poszanie sobie limitów toru. Czyjeś tutaj części poleciały. Cały jest Myslaw. Safety car jeszcze zostaje na torze. Tak jest, to jest prawa rodzka Czesio. O sobie mega, ale to mega. Nie, nie, lewa. Czy to w ogóle jego części? Takie, nie, wszystko jest. To czy części tutaj poleciały? To jest dobre pytanie. Cały, czyżby Marko? Nie, już wątpię. I jeszcze jedno korzenie. No to ciekawa sytuacja, co się tutaj dzieje. Zjeżdża Czesio, tak więc czyżby to jednak on? Tak mi się wydawało, że właśnie u Czesia. Tak jest, to jest przednia skrzydła u Czesia. Jeszcze kara, jeszcze miękkie opony. No to dużo, dużo, dużo straci. Tak więc tylko trzech. Myslaw. Jeden krok od podium. To jest formalność. Myslaw na podium to jest po prostu formalność. To się musi stać. Myslaw, nie bójmy się tych słów. Stoi przed Saszą. Zwycięzca w tym wyścigu. Ja widziałem, że AM będzie wielkim fanem. AM w tym momencie jest wielkim fanem Myslawa, Konrada i Quattro. Mimo tego, że to w zasadzie druga strona barykady, że to jest Williams walczący o tytuł konstruktorski, że to jest Quattro z Mercedesa, który dzisiaj staje liderem w klasie zespołowej. To jest ekipa, która absolutnie nie liczy się w walce o mistrzostwo. Żaba 7, Jumor 8, Czesio 9 po tym wszystkim. 10 Szykus, to się o Powera się nie liczy. Ale Szykus tu będzie bardzo mocno przeszkadzał. Szykus tu stoi pomiędzy kierowcami. To jest problem. Zobaczcie, że Quattro, Szykus i Konrad, to oni są pomiędzy sobą w zasadzie. Nie można przedać nikogo, to jest duży problem. W zasadzie Szykus powinien pojechać przed całą stawkę. A safety car zjeżdża na tym okrążeniu. Flasher w tym momencie dyktuje tempo i prowadzi stawkę. Będziemy mieli 29 okrążenie. 5 sekund kary dla żaby, tak więc zaczynamy zabawę z karami. Pozycja safety cara, będzie 5 okrążeń na to, aby Myslaw ten wyścig wygrał. Wy, tak jest, doprosiliście się żabę jako dzbana. No i uwaga, szykujemy, zacieramy rączki. Zaczynamy, restart tego wyścigu, Flasher jako lider. 5 bardzo ważnych okrążeń tego wyścigu. Zaczynamy ściganie na nowo. Flasher, Marko, Domanek, pokutnik, niech już będzie. Konrad Quattro, jakaś żółta flaga już. Tam poleciali kierowcy już pierwsi. To jest po prostu Szykus, który całą stawkę przypuszczał. Żaba jeszcze jakąś kolejną karę łapie. Gdzie jest Myslaw? Wszystkie oczy skupione na niego. Oczywiście jeszcze teraz DRS-u nie będzie dostępnego. Nerwowo w każdym garażu. To nie ulega wątpliwości. Przestrzeliwuje hamowanie Marko. Czyżby emocje, czyżby jednak tutaj już po prostu zbyt ciepło w kokpicie Williamsa. Oj, tu jeszcze teraz Konrad pakuje się. Co tu najlepszego się stało? Dlaczego w ogóle? Co on najlepszego zrobił? No to ładnie. Wstrzymujemy oddech jeszcze na jakieś 5 minut. Szykuł, co tak czy jak musi zjechać do boksu. Będzie przejechać przez aleję serwisową. Uwaga, kamery! Wszystkie kamery, tak jest, tylko z boksie, wszystkie kamery na Myslawa. Bo być może już do bez DRS-u będzie w stanie kogoś zaatakować. Domanek pierwszy na celowniku, czas ucieka, nieubłaganie, to okrążenia lecą. Jest przewaga opon, tutaj musi być atak na Myslawie. Domanek wie, że nie ma szans w walce z Myslawem, nie będzie się nawet bronił z tego co widzę. To musi być formalność dla Myslawa.
Myslav w tym momencie melduje się już na miejscu trzecim i zaczyna drogę po zwycięstwo. Konrad korzysta z okazji, tutaj jeszcze próbuje, szuka okazji do tego, żeby przenieść do Marka. Domanek osuwa się w tabeli. Domankowi za tą walkę w tym wyścigu już dziękujemy, co tu robi Konrad! Konrad, co najlepszego zrobił? Co tu się podziało? Myślę w ogóle w ścianie! Jeszcze użyta funkcja powrotu na tor, to będzie solidna kara dla niego. Quattro już jest trzeci. Co tu się dzieje? Oddychali Marko z Fascherem. Myslav, tego wyścigu nie wygra, tego to już wiemy. To już jest jedna sprawa. Zostało jeszcze kilka. DRS dostępny. Tutaj jeszcze walka żaby z Czesiem. Kto odpuści? Co to zrobił, Czesio? Nie mam pytań. Czesio, po prostu nie pojeździ, to jest koniec, jeszcze się specjalnie rozwala. Czesiowi za udział w tym sezonie dziękujemy z miejsca, już mogę powiedzieć spokojnie, z czystym sumieniem, to jest dyskwalifikacja do końca sezonu. Perfidne rozbicie rywala i potem jeszcze celowe rozbicie samego siebie w tym wyścigu. Czesio, nieprawdopodobny wyczyn, tutaj jeszcze nawet żaba wali w kolejnego kierowcę, w Jumona. Co tu się najlepszego dzieje? Absolutnie nie sądziłem, że tak się to wyścig zakończy. Julio, ojrzałuj, ojrzałuj, bo straciłeś niesamowity spektakl. Coś fantastycznego. Z perspektywy komentatora moje gardło nie istnieje, ale to nie jest ważne. Żabie, spokojnie, oczywiście nie żabie, tylko Czesiowi spokojnie podziękujemy za udział w tym sezonie. Po tym wszystkim Konrad Quattro, jedyna nadzieja w tym momencie AEMA, bo tam trzyma kciuki, obgryza paznokcie swoje Giro, przednie skrzydło swojego Racing Pointu również obgryza, a Marko zostaje liderem tego wyścigu. Flasher tak łatwo się nie da, jeśli już ktoś ma wygrać, to oczywiście Flasher. Tak byłoby najlepiej dla AEMA. On tam siedzi z kalkulatorem w lece i z otwartą klasyfikacją. On tam liczy punkty, każdy pojedynczy. Myslav z karą. Tutaj jeszcze walkę, Quattro pociągnie. To co się dzieje w tym wyścigu? Konrad obrócony, Quattro poza torem, Domanek już jest czwarty. Na tych twardych oponach. Co tu się dzieje? Co ja oglądam? Tutaj nic się już nie zmieni. Flasher z Marko na dwóch najwyższych stopniach podium. To się nie dzieje. Nie wierzę w to, żeby w dwa okrążenia Quattro był w stanie coś zrobić. Quattro jeszcze puści do Marka i to Domanek będzie na trzecim miejscu dzisiaj. Za chwilę pójdzie Team Order z Mercedesie. Innej opcji nie widzę. Wróćmy do liderów. Flasher czy Marko? To jest najważniejsze pytanie, które sobie w tym momencie zadajemy. Kto dzisiaj zgarnie pełną pulę? Myslav z Verstappenem, ale co to jest za pocieszenie? Co to w ogóle jest za pocieszenie? Konrad z karą. Muszę odetchnąć. Marko najprawdopodobniej jedzie po piątą wygraną w tym sezonie. Tylko 4 ma AM. Jedna u Konrada, jedna u Domanka. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie tego wyścigu. Nie mam słów, które opisywałyby ten wyścig. Tutaj jedyna zmiana, za chwilę będziemy na pozycji lidera, ale 80. to może być zbyt dużo dla Flashera. Jeżeli nie teraz, to już kolejnego momentu nie będzie i go nie będzie. Flasher nie da rady. Brakuje baterii, to jest najprawdopodobniej koniec. Sekunda straty. Marko jest wielki.
Marko idzie po zwycięstwo. Pytanie, czy to jeszcze jakiś Team Order zwraca się, na to liczę. Bo to jednak to do Manek liczy w walce o tytuł. I ten wyścig skończy się tak jak najprawdopodobniej przewidywałem, ale spokojnie, to są jeszcze kary. Jeszcze przesądzajmy, że Marko wygrał. Chcę powiedzieć, że Marko mógł być pierwszy. Stawiam, że Domanek będzie trzeci. Ale uwaga, Marko na pewno jako pierwszy przekroczy linię mety. Ale czy wygra wyścig o Grand Prix, więc popatrzmy. Flasher czy Marko? Flasher wygrywa wyścig o Grand Prix Niemiec! Jednak na trzecim miejscu melduje się Domanek, nawet bez Team Orders. Tak więc jednak czwarty nawet Quattro. Konrad Quattro spada na miejsce piąte. Szósty będzie na mecie Żaba. I jeszcze kara, kto wie, czy to może jeszcze Jumon, ale wątpię, za duża strata, popatrzmy. Jumon szósty, Żaba siódmy, Myślaw, katastrofa tego kierowcy, dopiero ósma pozycja, ale z najważniejszych informacji, Flasher wygrywa wyścig o Grand Prix Niemiec. Co to jest za wyścig? Co to był za wyścig w zasadzie już teraz? Osiemnaście punktów zyskane przez Marko w stosunku do AM-a. AM, no mimo wszystko, to jest dobry wynik dla niego. Prawie że, bo mógł być jeszcze idealny. Bo mimo wszystko, dwaj największych rywale, Marko i Domanek są na podium, ale najważniejsze jest to, że Flasher wygrywa, tak więc 25 punktów oddaje w zasadzie kierowcy, który w walce tu się nie liczy. Nie ma kierowcy bez kar. Nie, jest to, no Powero nie jechał, tak więc nie ma kierowcy bez kar. Najwięcej 17 sekund Quattro. Widziałem sporo, jeszcze Żaba nałapał. Tak, 16 sekund. Flasher, Marko, Domanek, ta trójka za chwilę na konferencji. Kto ma fastlapa w zasadzie? Nie widziałem, tutaj z tego co widzę po czasach chyba Konrad, a nawet Myślaw. No tych wyników do końca nie przejechałem, z tego tutaj jest ktoś w sesji i nie wyjdzie, o wyniki miną, niestety. Znaczy to jest ważne, czy to jest ważne, to jest absolutnie nieważne w tym momencie, co tu się dzieje. O mój głos, tego głosu po prostu nie ma. Flasher, Marko oraz Domanek. Ja może chłopaków już pościągam, potrzebuję jeszcze Domanka. Domanek jest pod nami. Witam serdecznie, brakuje mi. Hejka. Marko, ale to widzę, że na razie go nie ma, najwyżej się dorzuci go później. Tak jak byłaby to konferencja w innym języku, więc w zasadzie to nie stanowi większego problemu, więc zacznę w takim składzie, w jakim jesteśmy. Jeszcze raz witam serdecznie Domanek i Flasher. Dzień dobry. Musicie zacząć dzisiaj, musicie, macie swoje 5, 10, 20 minut, musicie, nie macie limitu, jakby mojego głosu nie ma po prostu, jeden na jakichś rezerwach, poryczam od kogoś, po prostu moje gardło jest wyrypane do cna. O, jest i Marko, bardzo się cieszę. Flasher, no zacznijmy od ciebie, no po prostu... Co ja mam ci powiedzieć? Rollercoaster po prostu, jakiego dawno nie oglądam, jakiego dawno nie komentowałem. Ilość wirtualnych safety carów. Safety car 1, ten wyścig, który mógł się zakończyć totalną klęską topowej trójki na tych twardych oponach. W zasadzie skończyła się katastrofą tych wszystkich, którzy zjechali do boksu podczas safety cara. Jakbyś to, nie wiem, tego wyścigu nie da się skrócić, ale jakbyś ten wyścig powiedział ze swojej perspektywy po tym powrocie. Przy okazji nie ukrywajmy, działasz na rękę AM-owi, to jednak nie Marko, nie Domanek wygrywają ten wyścig, to ty zgarniesz 25 punktów, więc mimo wszystko AM w tak katastrofalnej sytuacji mimo wszystko jeszcze nie jest. No, dobrze jest wrócić do ligi, bo tak stwierdziłem sobie, dzisiaj pojadę. Myślę,
A, Może wygram, może tak po wygram. prostu, tak? Tak, po prostu, nie? No i Aha, co? no okej. Wygrałem. Tyle w A, temacie. nie, Pierwszy. spoko. No. Jakby no, co ty masz mówić? No nie wiem, no miałeś coś mówić chyba. Ja miałem mówić, to co masz mówić? No, skróć ten wyścig, ja No wiem, że się skrócić nie da, ale... to powiem tak, hashtag, a nie, czekaj, to grazie ragazzi. A, tak. No, a po drugie to pierwszy stint to było ciekawe było, bo odjeżdżał mi Marko. A drugi stint to no, bardzo blisko obok niego wyjechałem. Się zdziwiłem. I potem cały ten chyba drugi stint to była walka z nim. Bardzo fajna. Tak, tam była kara Marko, tak mi się wydaje, więc on tam się Tak, odbywał. No, ale bardzo fajna walka i to jest naprawdę dobry kierowca. Okej, okay, no dobra. W takim razie przejdziemy do Marek do ciebie, tak troszkę nie po kolei, ale tak będzie, myślę, że o Jezus, mimo wszystko łatwiej. No to co, no? Ja myślę, że dwa razy powtarzać się nie trzeba. Po prostu wyścig tak chaotyczny, że tutaj nie wiem w zasadzie co powiedzieć. Ja już po prostu spisywałem cię na start, tam już widziałem, Myslaw cię wyprzedza, po kolei na koniec już na tych miękkich oponach mówię pojeżdżone do Mankowicz, dziękujemy ci, na podium go nie będzie. Tak więc tutaj AM, chociaż jedno z głowy, już jakiś duży plus, przynajmniej z tego powodu, że na podium nie będziesz, aż tak dużo punktów w niego nie odrobisz. Tu to się dzieje, Myslaw po prostu poniał błąd, wylatuje z toru, tam potem jeszcze Konrad wyleciał, Żaba i wszyscy polecieli jak jeden mąż, wszyscy na oponach miękkich, ci co zjechali. No i to podium jakoś udało się, przepraszam, uratować, no, przez tutaj akurat dosyć dużą liczbę karek Oligis, bo nawet chyba tam jeszcze wiedziałem, że w czasie wyścigu, tam się chyba z samego początku też tam poszło Team Orders, tak więc widzę, że tutaj chyba już rozumiem, że jest po prostu... Kład już dobrze wie, jak to wygląda i jest pełne nastawienie po prostu na Domanka w walce o tytuł, jeśli się nie mylę. No i przy okazji gratuluję, bo po tym wyścigu zostaliście liderami klasyfikacji konstruktorów. No, dzięki śliczne. Powiem ci szczerze, ten cały wyścig mogę podsumować tak naprawdę słowami, że gra bez farta nic nie warta. Bo pod koniec wyścigu miałem tyle szczęścia, że chyba limit na cały rok już został wyczerpany. Na pewno też mamy kandydaturę do nokautów dekady po tym, jak AM wyleciał z toru, bo no, piękną fajerwerkę wystrzelił, jak wziąłem to u siebie na onboardzie. No co, siódme podium z rzędu, jeśli się nie mylę, więc całkiem fajnie. Strata do AMA zmniejszona do bodajże tam niespełna 20 punktów, jeśli się nie mylę. Nie wiem, jeszcze nie liczyłem, ale... Znaczy było tam chyba 30... ileś tam, nie? No, generalnie, no coś zmniejszyło się połowę, mówię, swoją stratę, nie? Tak, no najważniejsze, że na konstruktorce teraz jesteśmy... W konstruktorce teraz jesteśmy na czele z tego, co widzę. No słuchaj, jak tutaj chcesz jeszcze lepsze newsy, to ta konstruktorka wielkimi krokami się zbliży w waszą stronę, ponieważ za tydzień w Rosji jest tylko jeden Racing Point w postaci Giro, więc jakby tutaj... Takie przynajmniej dostaję info właśnie od niego, że AMA nie będzie, więc jakby tutaj w tej kwestii zespołowej no jest to naprawdę dobra sprawa. No przy okazji tutaj zostać liderem klasyfikacji zespołowej, podium w domowym wyścigu, co by nie mówić, no to kurde, nie powiem, ładnie, dobra. Ja tak od razu, zanim jeszcze przejdę do Marko, to od razu was popytam o wyścig za tydzień. Tak jak już też dobrze wspomniałem, Matka Rosja za następny piątek, no i no tam również będzie się działo, tam się będzie działo pod względem pracy sędziów, tam będzie mnóstwo, oj, będzie, będzie. Mnóstwo kar, więc jaki jest plan, jak wy to tutaj widzicie, Domanek Plaszer, jak tam obojętnie, jak chcecie sobie zacząć, jak tam może... przewidywania na kolejny tydzień. No Flaszer, ty pewnie pojedziesz, bo tutaj jednak full gridu nie będzie. Zacznę od tego, że nie wiem, czy pojadę, ale jakbym pojechał, to... Nie, no jak na 5 minut przed wyścigiem się przewidzi, to sobie usiądę, nie pojadę. Tak. O. Nie, no to było jakieś 40 minut przed, więc... Nie, no za dużo, weź tak do pół godziny skróć. Nie, no to jak do Rosji, no to mam chyba dwa zwycięstwa. No 10 minut. I tyle w temacie. Kary ważne. No, dobra. A Domanek coś więcej? Jak tam? Powiem ci szczerze, że w ogóle mój występ w Rosji stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo jadę na Lana i
Z pociągu wysiądę minutę przed startem kwalifikacji, więc... Jak daleko masz do domu z pociągu? 10 minut, tak myślę, więc może na wyścig zdążę. To panowie, pana polizacja, równy 50 kwale. Równa 18.50 kwale. Co by się działo? Taki jesteś. Taki jestem, no słuchaj, tutaj... Co nie ma tak łatwo, no słuchaj, nie ma jednego Racing Pointu, to nie ma jednego Mercedesa, no słuchaj, szansę trzeba wyrównać, no. Przypomnę tylko jeszcze zakłady na początku sezonu, wiesz, tam mówiłeś, że według ciebie Mercedes, tak, no. Ja dalej to utrzymuję, ja wiem, co nawet dziś to powiedziałem, utrzymuję czas, że AM będzie mistrzem i że Mercedes będzie z mistrzem konstruktorów, ale nie tak szybko, no spokojnie. Jednej rzeczy się jak do tej pory pomyliłeś w jednym obstawianiu, bo obstawiałeś Quattro nade mną. A, to taki szczegół. A to właśnie, twój kolega zespołu. Jak twój kolega zespołu czuje się z rozwalaniem AM? Dumny jest z siebie, czy nie? W sensie... Oprawia sobie w ramkę już tamto zdjęcie, ten shot, ten moment, ja, w którym przynajmniej mali. Ja oprawię w ramkę sobie ten wystrzał rakiety. Ja sobie oprawię w ramkę ten wystrzał z rakiety. Ale nie jestem w stanie ci w ogóle powiedzieć, co to się stało. Ja tylko widziałem właśnie tego AM lecącego w bok. W emocjach wyścigowych słyszałem, że no... Dużo słyszałeś. No, no. Dużo słyszałem, Chcę pytać, co się działo w Racing Pointie i po prostu jakich przekleństw, bo tylko tego musiał używać, a tam po prostu musiał być jedno wielkie piekło. Oj, ty byś słyszał naszego Discorda, nasz kanał. Ale... Aż tak źle? No, ale nie wiem, w sensie słyszałem, że no nie ma tam jakby jednego winowajcy. No, z tego, co przynajmniej słyszałem, no to AM zmieniał tam drogę podczas hamowania, tak? Czy nie? Bo no, to już, tyle to już słyszałem, ale... Tyle się działo, że to w zasadzie tylko widziałem tego lecącego AM-a i... To tyle też widziałeś. Dobra, ja się cieszę, tak więc co? Chłopaki, za dzisiaj dziękuję, cię ochłonąć, bo moje gardło, wasze ręce, paluszki, wszystko potrzebuje odpoczynku. Dzięki za dzisiaj. Miłego wieczorku. Również miłego wieczorku. No i jak się będzie dało, to się widzimy się za tydzień. Z Marko pogadasz. Tak jest. Dobra, my lecimy, papa. Na razie, trzymaj się. Cześć. Marko, are you here with us? Yes, I'm here. What a race. My throat has gone, absolutely has gone. I'm speechless now. Absolutely chaos in this race. Four virtual safety cars, one safety car. Wow, absolutely wow. How you describe this race from your point of view? Especially your battle with Flasher. I think it was a great one. Yes, it was great. One of the best battle in my life. First of all, my quali lap was good. I managed to have P2. Then I saw AM went for the hearts. I know I should gain some time on him in my first scene. So I pushed like hell. Then he crashed. I have a bit of contact with my teammate Konrad, who made a kamikaze move in the DRS zone. Then I got an unfair 5-second time penalty for illegal overtake. Then I gained a lot of time on Flasher at the end of my first stint. And then my second stint was really was good. I don't know how to do this, so my race was perfect. I made some mistake with the corner cutting. I have two warnings in a safety car or VSC, and then I got
6 second penalty. So I have to push at the end, but Flesher was better with the corner cutting. But it was a really, really good race. I am happy with the race result. Okay, yeah, I enjoy too your battle, Flasher. It's a really, really great one. Okay, of course, for congrats for your next good points. And so we are going to race in Russia next week. It might be a lot of penalties for corner cuttings for drivers. What's your strategy or tactic for the next race with maybe Konrad, or how do you prepare for this race? And yeah, you need to be careful of this corner cutting. Yes, I know. There will be stop race with soft and medium, have a lot of warnings, like in Mexico, mm-hmm. I think. But I like this Russia circuit. The 19 degrees curves. I like it very much. Okay, that's all for me. Thanks again for the race, and of course, congrats again for your good points. And see you soon in the next week. Thank you. Goodbye. Bye. Ożeż! No i sami sobie dopowiecie, jaka jest końcówka. Co za wyścig! Ja po prostu nie mam pytań. Moje gardło nie istnieje. Na oparach w tym momencie jeszcze mówię. Nie pytajcie, jak ja mam opisać ten wyścig, bo ja bym go nie opisał po prostu. Tego wyścigu nie da się opisać. To jest po prostu totalna miazga ten wyścig. Tutaj nie ma o czym w ogóle opowiadać. To jest po prostu chaos, jeszcze raz chaos, safety cary, 4 wirtualne neutralizacje, 1 pełna, po prostu Myslav, który w sam koniec miał wyścig wygrać, nie udało się, po prostu jeden wielki cyrk na kółkach, dokładnie, Niemcy, jak w realnej F1, po prostu, brak mi słów, naprawdę brak mi słów na to, jak ten wyścig opisać, co się w tym wyścigu działo, falę tego wszystkiego, bo zaczął Giro, tą rozwałką, może nawet nie Giro, a po prostu AM, który tam stuknięty przez Quattro rozbija się, kończy wyścig. Od tego momentu zaczął się po prostu jeden wielki chaos w tym wyścigu. Dokładnie tak, że też jestem zgodzę. Mimo wszystko to było wielkie urozmaicenie tego wyścigu, co będzie szczególnie sesja karna na końcu, wrócił nam wyniki naprawdę. Może nie na czele, w środku stawki, spokojnie do góry nogami, jeszcze tak z razy 3-4 te wyniki spokojnie się przetelepały. O, ja idę odpocząć po niezbyt fascynujących między innymi wyścigach w Meksyku. Po prostu przyjeżdżamy po pewnym momencie nagle do Niemiec i mamy wyścig, którego po prostu nie da się zapomnieć i nie da się odzobaczyć. Po prostu, jeżeli ktoś nie widział tego wyścigu na żywo, to powtórka absolutnie jest dla was, dla nich, dla tych, którzy nie oglądali, bo po prostu tego nie można przegapić, jak ogromny chaos można spowodować podczas zwykłego, niepozornego wyścigu w lidze na klawiaturach. Za Grand Prix Niemiec w ramach 11 rundy 5 sonu Kibortman, bardzo serdecznie z budki komentatorskiej dziękuję Marcel Igor, do usłyszenia za tydzień w Rosji. Czy w pełnym składzie komentatorskim? Tego nie wiem, ale dzisiaj chuliby się mocno przydał, ponieważ moje gardło, jak już mówiłem, nie istnieje. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Jak już słyszycie, merdam się i plączę, nie mam sił, więc jeszcze raz dzięki za wszystko. Dzięki wszystkim, którzy byli. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.